Żyjemy w świecie obfitującym w nadmiar. Obecnie w Europie nie zmagamy się z problemem braku żywności i głodu, ale z nadwagą i kompulsywnym jedzeniem. W cyfrowym świecie, za sprawą jednego kliknięcia, możemy nabyć praktycznie każdy produkt, a ludzie traktują zakupy jak rozrywkę. Dlatego dzisiaj, opierając się na wykładach dr Anny Lempke, powiem Wam o dopaminie i o tym, jak znaleźć równowagę w epoce nadkonsumpcji. Istotnym jest, aby zrozumieć, jak przyjemność oraz ból są przetwarzane w naszym mózgu. Jednym z najbardziej fascynujących odkryć w neuronauce w ciągu ostatnich 70 lat i jednym z najważniejszych odkryć naukowych jest odkrycie dedykowanego układu przyjemności w naszym mózgu. Nazywa się on ścieżką nagrody. Działa w nim dopamina, która jest neurotransmiterem przyjemności, motywacji oraz nagrody. Wszyscy uwalniamy dopaminę na stałym poziomie podstawowym. Gdy spożywamy słodycze, to wyzwalanie dopaminy wzrasta o 55% ponad ten poziom. Seks wyzwala o 100% dopaminy więcej. Nikotyna podnosi dopaminę o 150%, kokaina o 200%, a amfetamina podnosi dopaminę o 1000% powyżej poziomu podstawowego. To niekoniecznie oznacza, że narkotyki są bardziej uzależniające niż czekolada, ponieważ wszystko zależy to od jednostki. To, co wyzwala dużo dopaminy w Twojej ścieżce nagrody, nie musi wyzwalać tak wiele w mojej i odwrotnie. To są dane uśrednione. Wahają się w zależności od człowieka. Jak przetwarzamy przyjemność i ból? Podświadomie dążymy do przyjemności i unikamy bólu. To oczywiste. Nie musimy nad tym myśleć. Jednak teraz powiem Wam coś zaskakującego i nieoczywistego. Jednym z naprawdę ekscytujących odkryć w neuronauce, przynajmniej dla mnie, jest to, że przyjemność i ból są ulokowane w tym samym miejscu w mózgu. Te same obszary mózgu, które przetwarzają przyjemność, przetwarzają też ból i działają jak przeciwne strony wagi. Wyobraź sobie, że w Twojej ścieżce nagrody jest huśtawka wagowa, taka jak na placu zabaw dla dzieci. Kiedy robisz coś przyjemnego, huśtawka przechyla się w jedną stronę, a gdy robisz coś bolesnego, przechyla się w drugą stronę. Ale istnieją pewne zasady regulujące tę równowagę. I powiem Ci o trzech z nich. Pierwsza i najważniejsza zasada mówi, że równowaga chce pozostać na tym samym poziomie. Neuronaukowcy nazywają to homeostazą. Przy każdym odchyleniu od neutralności nasze mózgi bardzo ciężko pracują, aby przywrócić równowagę i wyrównać huśtawkę do poziomu homeostazy. Jak to robią? Po pierwsze, przez przechylenie huśtawki w równym i przeciwnym stopniu do pierwotnego bodźca. To nazywa się neuroadaptacją. Jeśli zjemy czekoladę, huśtawka przechyli się na korzyść przyjemności. Dostaniemy małe uwolnienie dopaminy w mózgu. Poczujemy się dobrze. Ale w momencie, kiedy to się stanie, Twój mózg dostosowuje się do tej zwiększonej dopaminy, regulując produkcję i transmisję dopaminy w dół. Nie tylko do poziomu podstawowego, ale poniżej podstawowego poziomu, czyli do stanu deficytu dopaminy. Wielce zastanawiające jest to, dlaczego mózg to robi. Dlaczego nie kieruje się do wartości wyjściowej? Dlaczego kieruje się poniżej wyjściowego poziomu dopaminy? Odpowiedź uzyskamy, jeśli wyobrazimy sobie chochliki siedzące na huśtawce. Te małe stworzenia uwielbiają równowagę. Jeśli dołożyłeś do swojej huśtawki czekoladę, to przechyla się ona na stronę przyjemności. Chochliki wychwytują to i po chwili przeskakują na stronę bólu, aby ponownie wyrównać huśtawkę. Jednak te chochliki lubią mieć pewność, że znajdą się w równowadze, więc nie schodzą ze strony bólu tak szybko, jak tylko zyskamy poziom równowagi. Zostają tam, aż huśtawka przechyli się w przeciwnym kierunku ku bólowi, w równym stopniu, w jakim poprzednio przychyliliśmy huśtawkę na stronę przyjemności czekoladą. To jest ten kluczowy moment, kiedy czujemy potrzebę zjedzenia drugiego kawałka czekolady lub chcemy obejrzeć jeszcze jeden odcinek serialu na Netflixie, bo zaczynamy czuć się źle. Teraz, jeśli poczekamy wystarczająco długo, te chochliki zyskają pewność, że nadchodzi równowaga i odskoczą, a homeostaza zostanie przywrócona. Ale co się stanie, jeśli zabraknie nam cierpliwości i jeśli nie poczekamy? Co jeśli będziemy nadal spożywać nasz wyzwalacz dopaminy, czy to słodycze, seriale, czy używki przez dni, tygodnie, miesiące, lata? Te chochliki zaczną się mnożyć i wkrótce po stronie bólu będzie ich tak dużo, że będą stanowiły dla nas poważny problem.
Wtedy mówimy już o mózgu, który jest poważnie uzależniony. Teraz te chochliki obozują po stronie bólu naszej równowagi z namiotami i grillami i ani myślą zejść. W tej sytuacji potrzebujemy naszego dopaminowego wyzwalacza nie tylko po to, aby poczuć przyjemność, ale po prostu po to, aby wyrównać równowagę i przestać odczuwać ból. Dlatego kolejny kawałek czekoladowego ciasta nie przyniesie nam już radości. Po prostu zapobiegnie bólowi. Z czasem i dwa kawałki ciasta nie wystarczą, a po jeszcze dłuższym czasie będziemy musieli jeść ciasto na okrągło, aby nie czuć się źle. To błędne koło, które tylko gromadzi chochliki po stronie bólu w coraz większych ilościach. Wniosek z tego jest taki, że paradoksalnie przyjemność prowadzi do bólu. Zazwyczaj ten ból przybiera postać pilnego i nieodpartego pragnienia. Jeszcze jeden kęs, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden kieliszek, jeszcze jeden TikTok. Skoro jeden był dobry, to dwa będą jeszcze lepsze, prawda? Jednak budujemy tolerancję na przyjemne rzeczy i musimy zwiększać ich dawkę. Im bardziej wystawiamy się na przyjemny bodziec, tym słabsza jest przyjemność, a tym silniejszy ból. To dlatego uzależnieni z czasem zwiększają ilość zażywanych substancji. Ostatecznie w stanie deficytu dopaminy waga przewagi przechodzi na stronę bólu. Oznacza to, że nie tylko nasza zdolność do odczuwania przyjemności maleje, ale jesteśmy także bardziej wrażliwi na ból. Narkomani się odurzają, aby uniknąć przykrego odstawienia narkotyku. A to utrzymywanie się równowagi między przyjemnością a bólem na korzyść bólu prowadzi ludzi do nawrotów, tylko po to, by złagodzić nieprzyjemność odstawienia. Jednak dobra wiadomość jest taka, że jeśli po prostu trochę poczekamy, mózg sam się zrównoważy i ponownie będziemy mogli cieszyć się życiem bez potrzeby tej substancji lub autodestrukcyjnego zachowania. Należy jednak zaznaczyć, że dla osób nadużywających czegoś długotrwale, czas rekonwalescencji może być znacznie dłuższy. I mimo, że zmiany w mózgu spowodowane uzależnieniem są trwałe, z czasem nasz mózg znajduje nowe ścieżki, by uniknąć tych uszkodzonych obszarów i pomóc nam podejmować zdrowsze wybory. Teraz opowiem Wam o zjawisku niezwykle ciekawym, jakim jest wyczerpanie dopaminowe. Po początkowym narażeniu się na dużą nagrodę dopaminową następuje ogromny wzrost poziomu dopaminy, a następnie gwałtowny spadek, nie tylko do poziomu wyjściowego, ale nawet poniżej tego poziomu, do stanu deficytu dopaminy. Tak jak już mówiliśmy, kiedy osiągasz duży cel, wygrasz jakieś zawody, walkę, czy osiągniesz sukces w pracy, myślisz sobie, chcę tego więcej. Chcę się tak czuć cały czas. Jest to zupełnie normalne. Ale często, gdy ktoś zdobywa złoty medal, wygrywa jakąś nagrodę lub po latach pracy, sięga po jakąś wielką rzecz w swoim życiu, to następnego dnia ma doła. Czuje się smutny i przygnębiony. Ten stan się pojawia, bo dopada go wyczerpanie dopaminowe. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ten dołek jest przejściowy. Trzeba wtedy przyhamować, dać sobie chwilę na złapanie równowagi. Dopamina wróci, chochliki zrobią swoje, ale musisz dać im czas. Jest to widoczne nie tylko u ludzi, którzy biorą jakieś używki i próbują wyjść z nałogu. Z wyczerpaniem dopaminowym zmagają się również osoby zdrowe i odnoszące wielkie sukcesy. Jeśli na przykład przeżyłeś najlepszą imprezę w swoim życiu, twoja firma miała rekordową sprzedaż, miałeś najlepszy start na zawodach lub pobiłeś życiowy rekord, to po chwilowej euforii na pewno zaczniesz odczuwać przygnębienie. Naucz się czuć komfortowo z tym uczuciem. Pozwól, aby nastąpiła adaptacja. Wielu sportowców po osiągnięciu mistrzostwa popada w depresję. Przykładem niech będzie choćby mistrz świata wagi ciężkiej w boksie, Tyson Fury. Po pokonaniu Kliczki, o czym marzył od dziecka i zdobyciu pasa, mistrz wpadł w 2-letni dół. Zamiast dać sobie kilka tygodni na regenerację i zaakceptować spadek nastroju, wspomagał się alkoholem i używkami. Za wszelką cenę chciał utrzymać huśtawkę po stronie przyjemności, lecz zapłacił za to olbrzymią cenę. Jeśli chcesz poznać jego historię, daję do niej link w opisie filmu. A jeśli materiał Ci się podoba, zanim wysłuchasz go do końca, zatrzymaj się na chwilę i wciśnij przycisk subskrypcji i dzwonek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z treściami, które zamieszczam na kanale i pomożesz mi rozwijać kanał dalej. Dzięki. Wstrzemięźliwość utrzymuje naszą huśtawkę i chochliki w normie. Nasze mózgi zostały zaprogramowane, aby żyć w świecie niedostatku. Ale teraz, w świecie obfitości,
nasze skale przyjemności i bólu przechylają się tak, że nigdy nie jesteśmy zadowoleni. I chociaż idea dążenia do więcej wydaje się iść w parze z popularnym współczesnym podejściem do produktywności, to faktycznie sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na ból i mniej zdolni do odczuwania przyjemności. Częściej odczuwamy niepokój, drażliwość, bezsenność. To może być tuż za progiem świadomości. Ale nie kojarzymy naszego stanu przygnębienia z tym, że w zeszły weekend mieliśmy mocno zakrapianą imprezę, że na urodzinach zjedliśmy zbyt dużo słodyczy lub z tym, że w zeszły piątek był Black Friday i zrobiliśmy zakupy życia. Nie mówimy sobie, że dzisiaj musimy po prostu przeczekać ten stan, aż nasz szlak nagrody wróci do homeostazy. Mówimy sobie zupełnie co innego. Jestem nieszczęśliwy, więc muszę się napić, słodycze poprawią mój humor lub muszę iść na zakupy, aby zabić przygnębienie. Jednak tak naprawdę to, co zrobiłeś, to zresetowałeś swój punkt odczuwania przyjemności tak, że jest w stanie deficytu. A to, że dzisiaj czujesz się tak, a nie inaczej, to następstwa twoich wczorajszych zachowań i podjętych decyzji. Jednak trudno nam jest uchwycić to w kategoriach przyczyny i skutku. Myślę, że to po części wyjaśnia rosnące wskaźniki depresji, które widzimy na całym świecie i które są najwyższe w bogatych krajach. To, co widzisz na ekranie, to jest obraz z bardzo znanego badania neurobiolog Nory Volkov. I to, co widzisz po lewej stronie, to mózgi zdrowych osób, które poddały się badaniu. Czerwony kolor oznacza przekazywanie dopaminy. I widzisz, że w jądrze półleżącym lub ścieżce nagrody jest mnóstwo czerwieni, prawda? Symbolizuje to dobre, zdrowe przekazywanie dopaminy. Teraz po prawej stronie mamy mózgi osób, które używały uzależniających substancji przez bardzo długi czas i przestały 2 tygodnie wcześniej przed tym badaniem. I widzisz bardzo mało przekazywania dopaminy, praktycznie brak czerwieni. Osoby te są w chronicznym stanie deficytu dopaminy. I te 2 tygodnie to ważny pierwszy krok, ale to za mało, aby odwrócić ten stan. Ile czasu potrzeba? Średnio trwa to około 4 tygodni, ale można to przyspieszyć. Zostań ze mną, a opowiem Ci w jaki sposób w dalszej części materiału. Mamy pierwsze 2 zasady. Pierwsza zasada to mechanizm odwracania procesu. Sposób, w jaki przywracamy równowagę, to po pierwsze przechylanie w równym i przeciwnym stopniu ku stronie bólu. Oznacza to, że za każdą przyjemność płacimy cenę. Druga zasada równowagi jest taka, że przy powtarzającym się stosowaniu tego samego bodźca początkowe odchylenie w górę staje się słabsze i krótsze, a reakcja na deficyty dopaminy staje się silniejsza i dłuższa. Trzecia zasada równowagi mówi, że nasze mózgi pamiętają to, co się stało. To oznacza, że te chochliki, gdy już odskoczyły i mamy homeostazę, czyhają gotowe, by ponownie wskoczyć na ból. Dlatego osoby z poważnym uzależnieniem mogą wrócić do nałogu po jednym razie. Można nie pić 5 lat, ale po jednym łyku piwa można bardzo szybko wrócić do nałogu. Oznacza to także, że możemy ulec nie tylko smakowi alkoholu, ale także samo przypomnienie sobie jego zapachu czy smaku może być wyzwalaczem nałogu. To jest szczur, który został przeszkolony. Wie, że jeśli zobaczy światło, może podejść do dźwigni, nacisnąć ją i dostać narkotyk, od którego jest uzależniony. Co nie dziwi, to to, że widzimy ogromny wzrost dopaminy w odpowiedzi na zastrzyk. Ale chcę, żebyście zwrócili uwagę, że już sama reakcja na światło podnosi mu dopaminę. Wystarczy, że szczur tylko przypomni sobie o swoim narkotyku, a już dostaje lekkiego haju. A potem, zaraz po nim, następuje mały stan deficytu dopaminy, który jest pragnieniem. Dlatego musimy izolować się nie tylko od naszego narkotyku wyboru, ale także od rzeczy, które nam o nim przypominają. Gdy oczekujemy określonej nagrody, a ona nie nadchodzi, poziom dopaminy spada znacznie poniżej poziomu wyjściowego. Prawda? Wszyscy wiemy, że nagroda, której oczekiwaliśmy i nie nadeszła, jest znacznie gorsza niż nagroda, której w ogóle nie oczekiwaliśmy. Weźmy pod lupę nasze dzieci. Są online. Zamieszczają pierwsze zdjęcia na social mediach. Dostają mnóstwo polubień. Następnym razem jednak dostają zaledwie kilka łapek w górę, a może nawet nieprzychylne komentarze. Nie tego oczekiwały. Dzieci wchodzą w stan deficytu dopaminy. To sprawia, że zrobią więcej, żeby podnieść ten poziom. Zamieszczą jeszcze bardziej odważne zdjęcia. Zrobią jeszcze bardziej szalone i często niebezpieczne rzeczy. Smutne, ale prawdziwe. To przenosi nas do paradoksu obfitości.
Polega on na tym, że nasza pradawna konstrukcja nie pasuje już do współczesnego środowiska. Lawinowo wzrasta liczba uzależnień, a globalnie 70% zgonów spowodowanych jest czynnikami ryzyka, takimi jak palenie, otyłość i brak aktywności fizycznej. Podczas gdy biedni cierpią z powodu braku sensownej pracy, mają obfite możliwości ucieczki w tanie, lecz niszczące organizm i kradnące cenny czas, aktywności świetnie wyzwalającej dopaminę. Wśród niewykształconych białych Amerykanów w wieku średnim przedawkowanie, odbieranie sobie życia i choroby wątroby związane z alkoholem stanowią trzy główne przyczyny zgonów. Nasze cierpienie wynika z prób uniknięcia nieszczęścia. W XIX wieku chirurdzy przeprowadzali operacje bez ogólnego znieczulenia. Uważano, że ból zwiększa reakcję immunologiczną i przyspiesza proces gojenia. Lekarze dzisiaj podchodzą do tego zupełnie inaczej, skupiając się na leczeniu, współczuciu i eliminowaniu bólu. Lekarze częściej przepisują środki przeciwbólowe i opioidy niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie co czwarty Amerykanin codziennie przyjmuje leki psychiatryczne, a co dziesiąty stosuje leki przeciwlękowe. Wyraźnie staramy się znieczulić ból, ale jeśli żyjemy w epoce niespotykanej wolności, bogactwa i postępu, dlaczego tak bardzo cierpimy? I tutaj mamy paradoks. Głównym powodem jest to, że nasze cierpienie wynika z prób uniknięcia bólu. Ból, przed którym uciekamy, nie jest ekstremalny. To nie złamana kość czy rana ciała. Raczej nie potrafimy znosić krótkotrwałych chwil dyskomfortu i zamiast tego wybieramy rozproszenie i odcięcie się od teraźniejszości, sięgając po łatwo dostępną i tanią rozrywkę, by uciec od obecnego momentu, od teraźniejszości i obecnej chwili. Sophie, jedna z pacjentek dr Lempke, to doskonały przykład. Ta studentka prestiżowej uczelni Stanford zmagała się z depresją i lękiem. Spędzała większość czasu na telefonie. Dr Lempke sądziła, że ciągłe rozpraszanie uwagi i unikanie samej siebie sprawia, że Sophie w rzeczywistości wywołuje własne objawy. Dlatego zaproponowała Sophie, by poszła na zajęcia nie słuchając swojego ulubionego podcastu, co dziewczyna miała od lat w zwyczaju. Pomysł ten może brzmieć nudno, ale nuda sprawia, że musimy stawić czoła pytaniu o sens naszego życia. Pozostawiając trochę pustego miejsca, bez rozproszeń, pozwalamy myślom zakwitnąć. I mimo tego, że wszyscy staramy się jak możemy, by unikać bólu, czy to poprzez zażywanie leków, czy przez uzależnienie się od seriali czy podcastów, ból tylko się nasila. Według badań nad szczęściem, Amerykanie byli mniej szczęśliwi w 2018 roku niż w 2008 roku. Belgia, Kanada, Dania, Francja i Japonia również odnotowały podobny spadek. Inne badania wykazały, że bogatsze narody wykazywały wyższe wskaźniki lęku i depresji niż ich mniej zamożni sąsiedzi. Po tygodniu wstrzemięźliwości od podcastów i nadmiernego używania telefonu lęki Sophie zniknęły. Można to jednak przyspieszyć. Przechylanie naszych wag ku bólowi może ostatecznie prowadzić do przyjemności. Po rzuceniu narkotyków Michael, kolejny pacjent dr Lempke, odkrył, że zimne prysznice sprawiają mu ogromną przyjemność. Wkrótce, codziennie rano i wieczorem, wskakiwał pod 10-minutowe kąpiele lodowe, opisując to uczucie jako porównywalne do przyjęcia ekstazji. Nauka potwierdza to zjawisko. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Karola w Pradze wykazało, że godzina zanurzenia w zimnej wodzie zwiększa poziom dopaminy we krwi o 250%. Dzięki codziennym kąpielom lodowym Michael wystawiał się na coś bolesnego, co sprawiło, że jego mózg wyrównywał się na korzyść przyjemności. Efekt ten jest faktycznie trwalszy niż prosty zastrzyk dopaminy z narkotyku. Okazuje się, że przechylanie naszych wag ku bólowi może ostatecznie prowadzić do przyjemności. Tak samo jak dążenie do przyjemności może sprawić, że waga przechyli się na korzyść bólu, stopniowe narażanie się na bolesne bodźce sprawia, że stajemy się bardziej odporni na ból. Ten pomysł sięga czasów Sokratesa, który mówił o przyjemnym uczuciu, które następuje po bólu. I wszyscy to znamy. Wystarczy pomyśleć o euforii biegacza lub ekscytacji podczas oglądania strasznego filmu. Badania również pokazują, że umiarkowane narażenie na bodźce bolesne sprawia, że organizmy stają się bardziej odporne. Na przykład robaki, które były narażone na wyższą temperaturę, później miały większą szansę na przetrwanie.
Japończycy, którzy byli narażeni na niskie dawki promieniowania w 1945 roku, faktycznie wykazali lekki wzrost długości życia i spadek wskaźników zachorowań na raka. Przykładem mniej skrajnym są posty, czyli powstrzymywanie się od jedzenia w określonych odstępach czasu, które są związane z dłuższym życiem, obniżeniem ciśnienia krwi i większą odpornością na choroby związane z wiekiem. Podobnie uprawianie sportów jest bolesne i krótkotrwale traumatyczne dla naszego organizmu. Jednak zwiększa także poziom dopaminy. Nasza aktywność fizyczna jest jednym z najłatwiejszych sposobów na poprawę naszego samopoczucia. Zamierzone wykorzystywanie bólu jako środka łagodzącego ból sięga aż do czasów Hipokratesa, który pisał: z dwóch bólów występujących jednocześnie, ten silniejszy osłabia drugi. Akupunktura jest znanym przykładem tego pomysłu w praktyce, a badanie opublikowane w czasopiśmie medycznym Pain potwierdziło to za pomocą neuroobrazowania, pokazując, że efekt jednego bolesnego bodźca może być zmniejszany przez inny. Paradoksalnie, Michael odnalazł szczęście, wystawiając się na nieprzyjemne kąpiele lodowe. Ostatecznie ból może być używany w procesie zdrowienia i może być dużo bardziej skuteczny niż leki. Nie sugeruję, żebyś samemu poddawał się bolesnym doświadczeniom, aby poczuć ekstazę. Istnieje jednak wiele zdrowych sposobów na doświadczanie bólu, takie jak krótka kąpiel w lodowatej wodzie, post, ćwiczenia, techniki oddechowe, yoga, sztuki walki czy trudne aktywności fizyczne. Ćwiczenia przyczyniają się także do tworzenia nowych neuronów i komórek. Ćwiczenia nawet zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia się od narkotyków. Następnym krokiem, który musimy zrobić, jest zrozumienie, jak utrzymać te korzyści i powrócić do zdrowej relacji z naszym uzależnieniem. Ważne jest, aby stworzyć zarówno dosłowne, jak i metakognitywne bariery między nami a naszym uzależnieniem. Abyśmy mogli nacisnąć przycisk pauzy między pragnieniem a konsumpcją, nie polegając wyłącznie na woli. Wola jest słaba i możemy się złamać. Jeśli postawimy bariery, będziemy podwójnie bezpieczni. Bariery te przyjmują różne formy. Najprostsze, geograficzne, na przykład usuń chipsy z domu, wyłącz telefon, pozbądź się alkoholu i nie chodź w miejsca, gdzie jest on spożywany. Bariery chronologiczne, na przykład korzystaj z telefonu tylko między 9 rano a 17, dając swojemu mózgowi przerwę, oraz kategoryczne, na przykład jeśli jesteś uzależniony od gier wideo, zastąp jedną grę inną, albo graj tylko z przyjaciółmi, którzy podpowiedzą, kiedy przestać. Istnieją także formy farmakologiczne, gdzie nowe leki mogą pomóc w kontroli uzależnień. Jednak najskuteczniejsze jest dążenie do doświadczania bólu. Jest to jednak też niestety najtrudniejsze. Przeciwdziała naszemu wrodzonemu odruchowi unikania bólu i dążenia do przyjemności. Jest to kontrintuicyjne, ale musimy pamiętać, że doświadczamy przyjemności po bólu. Dążenie do bólu zamiast przyjemności jest także sprzeczne z kulturą, która promuje wyłącznie dobre uczucia i dążenie do wygody. Dlatego musimy aktywnie szukać bólu i zapraszać go do naszego życia, aby zdobyć doświadczenie, które wzbogaca naszą egzystencję. Wszyscy pragniemy chwili odpoczynku od świata, przerwy od niemożliwych standardów, które sobie i innym narzucamy. Naturalne jest, że szukamy ukojenia od naszych nieustannych myśli. Dlatego jesteśmy przyciągani do przyjemnych form ucieczki, które są teraz dostępne jak nigdy wcześniej. Drinki, social media, chipsy, fast foody, filmy dla dorosłych, wciągające gry wideo, TikToki i wiele innych. Uzależniające substancje i zachowania dostarczają chwilowego ukojenia, ale przynoszą problemy na dłuższą metę. Co by było, gdybyśmy zamiast szukać zapomnienia przez ucieczkę od świata, zwrócili się ku niemu? Co by było, gdybyśmy zamiast zostawiać świat za sobą, zanurzyli się w nim? W ten sposób świat może ci się ujawnić jako coś magicznego i niesamowitego, co nie wymaga ucieczki. Świat może stać się czymś wartym uwagi. Nagrody za znalezienie i utrzymanie równowagi nie są ani natychmiastowe, ani trwałe. Wymagają cierpliwości i stałej troski. Musimy być gotowi iść naprzód, mimo że jesteśmy niepewni, co nas czeka. Musimy mieć wiarę, że dzisiejsze działania, które wydają się nie mieć wpływu na nasze życie w chwili obecnej, naprawdę akumulują się w pozytywnym kierunku,
co ujawni się nam dopiero w nieznanym przyszłym czasie. Zdrowe praktyki mają miejsce dzień po dniu. Życzę Ci, abyś znalazł równowagę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w codziennym życiu, przywracając równowagę poziomu dopaminy i prowadząc do pełnego satysfakcji życia. Odcinek przygotowałem opierając się na dziesiątkach wywiadów i wykładów z dr Anną Lempke. Jeśli chcesz mi podziękować za stworzenie tego odcinka, zostaw komentarz pod filmem. Na wszystkie komentarze odpowiadam osobiście. Dziękuję. A teraz, nie klikaj w kolejny film w poszukiwaniu następnej dawki dopaminy. Puszczę Ci muzykę, która Cię uspokoi i zadam Ci kilka bardzo ważnych pytań. Podumaj nad nimi. Jeśli sobie na nie odpowiesz, będzie to pierwszy krok do wprowadzenia zmian w Twoim życiu. Nie musisz ich notować. W opisie filmu znajdziesz link, gdzie pobierzesz te pytania w wersji do druku. Zrelaksuj się. To czas dla Ciebie. Skup się na sobie. Czym jest moje uzależnienie dopaminowe? Co uciekam, gdy czuję się źle? Czy znam alternatywne sposoby dostarczania sobie przyjemności? Czy jestem gotowy na zmiany w moim codziennym życiu? Czy znam i rozumiem swoje emocje? Jak mogę stopniowo zacząć wprowadzać zdrowe nawyki w swoim życiu? Czy próbowałem technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy głębokie oddychanie? Czy rozwijam zdrowe hobby? Czy jestem gotowy na aktywności wymagające silnej woli, takie jak zimne prysznice czy intensywny trening? A może powinienem zacząć od lżejszych aktywności? Czy jestem gotowy na radzenie sobie z ewentualnymi nawrotami czy chwilowymi upadkami?
Czy moje cele są zgodne z moimi wartościami? Czy potrzebuję poprosić kogoś o pomoc? U kogo mogę szukać wsparcia? Dziękuję, że zrobiłeś to dla siebie.